Rywalizacja, której stawką jest kształt globalnego systemu gospodarczego, to jedna z najważniejszych osi sporu w relacjach międzynarodowych. Zmagania te są z pewnością mniej widowiskowe niż te w domenie militarnej czy ideowej, ale to od kształtu światowej gospodarki, zasad, jakie będą nią rządzić, i miejsca Europy w systemie, zależeć będzie długoterminowo dobrobyt kolejnych pokoleń Polaków. Najnowszy odcinek tego nigdy niekończącego się sporu obserwowaliśmy w tym miesiącu podczas szczytu Unia-Chiny. W sferze gospodarczej relacje między Europą a państwem środka przechodzą drastyczne, a mimo to często niedostrzegane zmiany. Na tym wykresie widzicie bilans w handlu towarowym i z pewnością nie zaskakuje Was to, że sprowadzamy z Chin znacznie więcej produktów niż sami tam wysyłamy. Deficyt w tej relacji jest stałą charakterystyką, ale jego skala już nie. W ciągu ostatnich dwóch lat deficyt Europy w handlu z Chinami podwoił się, osiągając poziom niemal 400 miliardów euro. Przed pandemią było to 180 miliardów. Mimo popularności haseł o budowaniu niezależności gospodarczej czy o skracaniu łańcuchów dostaw, ostatnie lata to pogłębienie zależności Europy od Chin. A na horyzoncie widać już kolejne fale chińskiego eksportu, np. tą związaną z samochodami. Jak donosi The New York Times... Chiny eksportują dziś 4 razy więcej samochodów niż 3 lata temu. Ten wykres The Economist dobrze pokazuje dynamikę zmian na rynku. Czy przeskok technologiczny w motoryzacji zakończy się tym, że będziemy jeździć chińskimi samochodami? To właśnie w takich okolicznościach odbył się szczyt Unia Chiny, szczyt, w czasie którego Europejczycy starali się jasno zakomunikować: Nie będziemy dłużej tolerować takiego deficytu w handlu, jeśli będzie trzeba, będziemy chronić swój własny rynek poprzez wdrażanie ceł. Tylko czy europejskie groźby są w tym wypadku wiarygodne? Czy da się wdrażać cła na chińską produkcję i jednocześnie utrzymywać bardzo ambitne cele polityki klimatycznej? No i co jeśli Chińczycy zrobią to samo i będą ograniczać dostęp do dóbr, których dziś w Europie bardzo potrzebujemy? Dziś o bardzo ciekawym i ważnym etapie walki o gospodarczą przyszłość świata. Serdecznie zapraszam Was na materiał. B. Możesz inwestować w tysiące instrumentów z całego świata. Europejscy przywódcy nie będą tolerować nierównowagi w relacjach handlowych z Chinami brzmiał główny komunikat, z jakim do Pekinu udali się unijni przywódcy. Jak zawsze przy spotkaniach na wysokim szczeblu, całość została ubrana w często okrągłe sformułowania, natomiast pod nimi w rzeczywistości kryje się europejskie ultimatum mające skłonić Chiny do zmiany polityki gospodarczej względem starego kontynentu. Jeśli tak się nie stanie, przetestowana zostanie wiarygodność europejskich gruźb. Unia chce tym razem działać wyprzedzająco uczyć się na własnych błędach. Polityka gospodarcza Wspólnoty, polegająca na potężnych centralnych środkach przeznaczanych na rozwój konkretnych branż, zazwyczaj związanych z transformacją energetyczną, bez odpowiedniej polityki protekcjonistycznej, bez ochrony własnego rynku, doprowadziła do wzrostu znaczenia, a czasami wręcz dominacji tańszej chińskiej produkcji. I tak na przykład we wrześniu tego roku europejski przemysł związany z panelami fotowoltaicznymi bił na alarm. Bez pakietu pomocy czeka nas fala bankructw. Europejscy producenci poinformowali, że nie są w stanie podołać chińskiej konkurencji. Wyciągnęliśmy wnioski z paneli słonecznych, stwierdziła von der Leyen, cytowana przez AFP. Wszystko w kontekście unijnego śledztwa, które może zakończyć się cłami na samochody elektryczne. Tutaj chińskie produkty jeszcze nie zalały Europy, ale bez działań prewencyjnych zrobią to wkrótce. Tyle że przemysł związany z panelami nie był tak istotnym elementem gospodarki Europy jak ten samochodowy. W tym wypadku skala konsekwencji gospodarczych mogłaby być znacznie bardziej dotkliwa. Ale samochody to nie wszystko. Unia rozważa wszędzie kolejnych dochodzeń w nowych obszarach, takich jak energia wiatrowa, energia słoneczna, stopy metali. Wszędzie tam Unia być może wdroży rozwiązania, które będą miały na celu chronić europejski rynek przed owocami tańszej chińskiej produkcji subsydiowanej centralnie przez chińskie państwo. I powstają lub powstały już narzędzia, które mają pozwolić Unii Europejskiej na kreowanie takiej nowej, bardziej asertywnej postawy gospodarczej względem właśnie Chińskiej Republiki Ludowej. Unia często działa bardzo wolno, często jest spóźniona, często działa w sposób skomplikowany. Te działania nie są tak spektakularne jak te amerykańskie, czyli tutaj cła, tutaj ograniczenia handlowe, tutaj setki miliardów dolarów na Inflation Reduction Act, czyli na produkcję kluczowych technologii w Stanach Zjednoczonych. Ale te europejskie rozwiązania, może powoli, może gdzieś w tle, może w sposób skomplikowany, ale jednak powstają. A ponieważ dotyczą również przyszłości gospodarki Polski, to warto mieć o nich jakiekolwiek pojęcie. Na przykład przyjęty w tym roku Anti-Coercion Instrument. W skrócie, jeśli Unia uzna, że jakieś państwo trzecie narusza prawo w relacjach gospodarczych ze wspólnotą, nowe narzędzie pozwala na szybkie wdrożenie ceł czy na ograniczenie możliwości inwestycyjnych tego państwa. Warto wspomnieć też o opublikowanej w październiku liście krytycznych technologii, na której znajdziemy półprzewodniki, sztuczną inteligencję, komputery kwantowe czy biotechnologie. W tych obszarach Unia chce chronić swój rynek w szczególny sposób, uznając je za kluczowe dla przyszłości kontynentu nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale również ze względu na bezpieczeństwo. Od października zaczyna też w końcu działać węglowy podatek graniczny, chociaż ten do końca 2025 roku będzie oznaczał jedynie konieczność składania raportów dotyczących emisyjności eksportowanych do Unii produktów. Nowy podatek graniczny obejmie m.in. żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, energię elektryczną czy wodór. Ja wiem, że węglowy podatek graniczny dla wielu będzie brzmiał jak kolejne europejskie dziwne, zielone rozwiązanie, ale tylko pomyślcie, jak bezsensowne było nakładanie klimatycznych restrykcji na własny przemysł i nie nakładanie ich na towary importowane do Unii Europejskiej. Sami zmniejszaliśmy tym samym konkurencyjność naszej własnej gospodarki. Cementownie czy huty, które w Europie nie wytrzymywały presji związanej z wyższymi kosztami, związanymi po części oczywiście z wyższymi kosztami pracy, ale również w jakiejś części z wyższymi kosztami związanymi z polityką klimatyczną, były zastępowane przez cementownie czy huty, które powstawały w Afryce czy w Azji. W Excelach emisje Europy mogły spadać, no bo przecież fakt, że te huty i cementownie. Produkowały cement czy stal, która następnie była eksportowana do Europy i wykorzystywana tutaj na miejscu, to już zupełnie inna historia. My nic nie emitowaliśmy. I kolejność wprowadzania tych przepisów cały ten proces on do pewnego stopnia pokazuje błędy polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Zresztą Unia Europejska wprost o swoich błędach mówi, przyznaje się do nich. Ale myślę, że cały ten proces pokazuje coś znacznie, znacznie głębszego pokazuje istotną zmianę w sposobie patrzenia na przyszłość gospodarczą świata. Tezy o tym, że globalizacja się kończy, wydają się być zdecydowanie przesadzone. Dziś przynajmniej nie da się wysnuć poważnie takich wniosków, bazując chociażby na statystykach, jak wygląda dzisiaj globalny handel. Natomiast zmienia się charakter globalizacji, bo protekcjonizm staje się jednym z najważniejszych narzędzi w zanadrzu właściwie każdego istotnego gracza na planecie. Złudzenie, że produkcję da się bez poważnych konsekwencji przenieść do tańszych, odległych zakątków Ziemi, okazało się być niebezpiecznym z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, w bardzo krótkim czasie zbudowało to pozycje państw, które dziś nie zadowalają się byciem wyłącznie źródłem taniej siły roboczej. Chiny uzyskały realne wpływy, a dźwignia gospodarcza pozwala na windowanie pozycji politycznej. Unia otwarcie mówi dziś o zdecydowanie zbyt dużej zależności od towarów sprowadzanych z zewnątrz, szczególnie w obszarach istotnych ze strategicznego punktu widzenia, takich jak nowe technologie. Ten aspekt myślę, że jest doskonale zrozumiały. Druga, nie mniej istotna konsekwencja, lepiej widoczna jest póki co w Stanach Zjednoczonych, ale w przypadku braku zmiany kursu Europy i nas czeka to samo. Dotychczasowy model nie pozwala na utrzymanie kontraktu społecznego na dłuższą metę. Amerykanie zrozumieli to szybciej niż Europa. To kontekst niezbędny do próby pojęcia fenomenu Donalda Trumpa, ale dziś to już właściwie konsensus całej klasy politycznej: Stany potrzebują reindustrializacji powrotu produkcji kluczowych technologii do kraju również po to, by zaspokoić potrzeby społeczne. W kwestiach związanych z globalną gospodarką Biden od Trumpa różni się jedynie retoryką, jakiej używa. Politycy mają przecież inne bazy wyborców. To co Trump robił, mówiąc, że wszyscy nas okradają, a on odbuduje potęgę USA, Biden ubiera w słowa pełne troski o klimat i pracowników. Efekt zaś jest bardzo podobny. Oficjalne stanowisko Chin po szczycie głosi, że celem Pekinu wcale nie jest osiągnięcie nadwyżki handlowej w relacjach z Unią ta ma być wynikiem rynkowych procesów. Jednocześnie jednak Chiny dają do zrozumienia, że też potrafią korzystać z narzędzia, jakim jest protekcjonizm gospodarczy i nie chodzi już tylko o to, że cały czas dostęp do chińskiego rynku jest dla Europejczyków znacznie trudniejszy niż dla Chińczyków dostęp do europejskiego, ani o to, że sami subsydiują swoją gospodarkę, pompując zasoby w strategiczne obszary. Chodzi również o działania takie jak ograniczanie eksportu metali ziem rzadkich, kluczowych w całej branży związanej z nowymi technologiami. Pekin w swojej retoryce względem Unii jest bardzo wyrachowany. Otóż ogromna kurtuazja, chęć budowy wspólnej przyszłości w multipolarnym świecie ma dość oczywisty cel wyraźnie oddzielić politykę względem Unii od polityki względem Stanów Zjednoczonych. Chiny chcą podzielić zachód. To dość oczywiste z punktu widzenia interesów tego państwa, ale do tej pory taka teza musiała być oparta na co prawda przekonujących, ale jednak po szlakach. Teraz mamy poważne dowody w postaci europejskich polityków korumpowanych przez chińskie służby specjalne. Financial Times, opisując historię chińskiego oficera służb oraz belgijskiego polityka, którego opłacał, przytacza nawet SMS-a, jakiego wysłał chiński agent. SMSA o treści naszym celem jest podzielenie Stanów Zjednoczonych i Europy. Opłacany za pomocą kryptowalut polityk to przypadek głośny, bo wyszedł na jaw, ale to przecież zapewne wierzchołek góry lodowej. Cały opis sprawy w artykule do którego link, jak i do pozostałych źródeł znajdziecie w opisie filmu. By dopełnić kontekst, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy aspekt. European Council on Foreign Relations opublikowało w listopadzie bardzo ciekawe opracowanie badań społecznych. Znajdziemy w nim cały szereg istotnych kwestii, co na dany temat myśli się pod różnymi szerokościami geograficznymi. Zachęcam jeszcze raz do zajrzenia do linków w opisie filmu. W odniesieniu do relacji Chin i Unii Europejskiej uwagę przykuwa fakt, że w żadnym innym badanym państwie tak duży odsetek respondentów nie uważa, że Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 20 lat. Polityka Chin względem Europy będzie polegała również na próbie marginalizacji Unii i na próbie budowania relacji z poszczególnymi państwami. W pierwszej części materiału użyłem słowa ultimatum względem postawy unijnych polityków w Pekinie. Dlaczego? Otóż mimo charakterystycznego dla dyplomacji języka, komunikat był czytelny. Jeśli sprawy nie ulegną zmianie, jeśli nie dojdzie do zmniejszenia deficytu i jeśli Chiny będą pomagać Rosji obchodzić sankcje, Europa wdroży cła, będzie chronić swój rynek. Cały zestaw narzędzi, w jakie uzbroiła się Europa w ostatnich miesiącach, od ACI, potrwające postępowania mogące zakończyć się słami na samochody i inne produkty, wskazują na istotną zmianę postawy. W Europie jeszcze niedawno równie często mówiło się w kontekście Chin o partnerstwie i współpracy, co o strategicznej konkurencji. Dziś akcent zdecydowanie postawiony jest na to drugie. Przyszły rok może okazać się newralgiczny dla tych relacji. Trudno zakładać, że Chiny wystraszą się unijnych gruźb. Raczej, pozorując jakieś działania, wykorzystają okazję do przetestowania Unii. Jeśli, mimo braku postępów w najważniejszych sprawach, które zostały jasno zarysowane, Unia nie zadziała zdecydowanie, nie skorzysta z wypracowanych narzędzi, bo pojawią się problemy proceduralne, bo jakieś państwa będą miały odrębne zdanie, bo będziemy wewnętrznie rozgrywani, uwypuklona zostanie słabość Europy. A hasła o geopolitycznej Unii, tak często powtarzane dziś przez Komisję Europejską, zostaną ośmieszone. Jeśli zaś Europa rzeczywiście wdroży cła na samochody elektryczne, technologie związane z transformacją energetyczną i naprawdę stanie w obronie wspólnego rynku w kluczowych obszarach dla przyszłości, istotnie zmieni się charakter relacji między Wspólnotą a Chinami. Tak czy inaczej, będzie ciekawie. I będzie to jeden z wielu tematów, który mam nadzieję wspólnie będziemy śledzić w kolejnym 2024 roku, bo to już ostatni film w tym roku. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejny rok wspaniałej przygody wspólnego poznawania świata, wspólnego przyglądania się temu, jak zmienia się świat. Dziękuję, że tutaj jesteście, dziękuję, że oglądacie te materiały, bo ja wiem, że to nie jest prosty program. On często nie idzie na skróty i nie upraszcza rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że on czasami komplikuje wam obraz rzeczywistości, bo rzeczywistość właśnie taka jest. Skomplikowana, niejednoznaczna, zmienna w czasie i przyglądanie się temu, jak się zmienia, jest właśnie fascynujące i jest kluczowe dla zrozumienia tego, w jakim świecie żyjemy, w jakim świecie będziemy żyć w przyszłości. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. W tym okresie świąteczno-noworocznym odpocznijcie nieco od polityki. Wam wszystkim i wszystkim waszym bliskim życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że spotka was coś fantastycznego, że spędzicie naprawdę wspaniałe święta i że kolejny rok będzie pełen sukcesów rodzinnych, osobistych. Naprawdę z całego serca życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia tuż po Nowym Roku. Dziękuję. Do zobaczenia.